Z Tokio w najlepszym nastroju wróciła Karolina Naja, mieszkająca na co dzień w Wałczu kajakarka. Z Japonii przywiozła srebrny i brązowy medal. To kolejne olimpijskie krążki do kolekcji. Te smakują jednak wyjątkowo, bo zostały zdobyte 3 lata po urodzeniu syna, Miecia. Droga do tych medali była całkowicie inna niż do poprzednich dwóch. Z dużym wsparciem właśnie rodziny. No, troszkę znacznie mniej czasu na regenerację. No, tak naprawdę wszystko było takim szaleństwem, jeśli mam na to spojrzeć z tej perspektywy czasu. Dla Karoliny były to już 3 i najprawdopodobniej ostatnie Igrzyska Olimpijskie. Zapamięta je na długo i to nie tylko z powodu wielkiego sukcesu, ale też tego, w jakich warunkach odbywały się zmagania w Tokio. Najgorsze i najsmutniejsze było dla mnie to, że brakowało kibiców i to się dało mocno odczuć. W odmiennym nastroju z Tokio wraca Michał Kubiak. Kadra siatkarzy na Igrzyska jechała jako dwukrotni mistrzowie świata i murowani kandydaci do medalu. Skończyło się jednak na ćwierćfinale. Trzeba się z tym zmierzyć i tyle. No, nie zmienimy już czasu, nie cofniemy tego, co się wydarzyło i trzeba żyć dalej na pewno. Mieszane odczucia z Tokio ma Olga Michałkiewicz, absolwentka Wałęskiej Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Z jednej strony jest rozczarowanie. Jechałam na Igrzyska, żeby wykonać swoje zadanie, a to zadanie miało dać nam miejsca 1-4. I tutaj wszystko zależało od szczęścia, od wielu, naprawdę wielu czynników. A z drugiej strony świadomość, że Tokio to była lekcja i kolejny etap przygotowań do Igrzysk w Paryżu. Trzeba to przekuć w wynik, trzeba to przekuć w pracę i w to, żeby te 3 lata były bardzo owocne. I wierzę w to, że Igrzyska we Francji mogą skończyć się znacznie lepiej niż to 6. miejsce. Na lepszy wynik we Francji liczy także pochodząca z Zakrzewa sprinterka Klaudia Adamek. Zawodniczka Gwardii Piła w Tokio wystąpiła w sztafecie 4x100 metrów. Starty zakończyła na półfinale. Troszkę szkoda. Dla mnie to były pierwsze igrzyska i też troszeczkę marzyłam o tym finale. No nie ukrywam, że marzyłam o tym finale, być w tej 8. No, nie udało się, trzeba po prostu iść do przodu i no tak jak mówiłam, wynieść wnioski i poprawić to. A jest na to duża szansa, bo zawodniczka ma raptem 22 lata i dopiero wchodzi w seniorski sport.